Klucze do 53 mieszkań trafiają do rąk lokatorów. Nowy blok przy ulicy Rodzin Rylskich właśnie oddano do użytku. Kosztował 15,5 miliona złotych. Lokale mieszkalne są w standardzie pod klucz i właściwie od ręki można się do nich wprowadzać. Myślę, że do 2 tygodni powinnam tak się zorganizować, chociaż nie jestem pewna, czy dam radę. Bo jak człowiek pracuje na zmiany, także ciężko tego wolnego czasu nie sobie wygospodarować. No ale mam nadzieję, że z pomocą rodziny pomogą mi, dam radę. Mieszkania w nowym budynku mają powierzchnię od 28 do 71 metrów kwadratowych. 8 z nich to lokale jednopokojowe. Najwięcej mieszkań, aż 23, liczy po 2 pokoje. Największych mieszkań, tych około 70-metrowych, jest 6. Niezależnie od wielkości mieszkania, do każdego z nich przypisana jest komórka lokatorska. Każde ma też balkon. Na razie puste ściany są po prostu, no nie wiem, tak się zorganizujemy, umeblujemy to, no nie. No i mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Dużo tutaj znajomych mieszka w tym roku, patrzę, jest dużo twarzy znajomych. Mam nadzieję, że będzie przyjemnie, no. Także, no czekam, aż tutaj się przeprowadzę. No i myślę, że z czasem będzie można wykupić to mieszkanie, no nie. Będę w stanie wykupić to mieszkanie. Środki finansowe na realizację budynku pochodziły z kilku różnych źródeł. Inwestycję wsparł Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Z tego źródła wpłynęło niemal 4,5 miliony złotych. Kolejne niemal 1 200 tysięcy pochodziło z Krajowego Zasobu Nieruchomości. 25% to partycypacja najemców, którzy właśnie odbierają klucze. Pozostałe środki to kredyt, który trzeba będzie spłacić. Ale ten system budownictwa cieszy się w Suwałkach dużym zainteresowaniem, ponieważ kredyt będący kluczowym źródłem finansowania zaciąga zarząd budynków mieszkalnych. W ten sposób przyszli mieszkańcy nie muszą zmagać się z bankami, by udowadniać indywidualnie swą zdolność kredytową. To olbrzymie ułatwienie. Wśród szczęśliwców, którzy odebrali dzisiaj klucze, znalazł się również Amadeusz, który z rodzicami już niebawem zamieszka w nowym lokalu. W mieszkaniu najbardziej mu się podoba. No, jest duży salon i kuchnia. Chłopiec jest bardzo optymistycznie nastawiony do nowej rzeczywistości. Bardzo fajnie mi tu będzie się mieszkać. Bolączką mogą być też miejsca garażowe. Tych w podziemnej części budynku jest nieco mniej niż mieszkań, ale o tym lokatorzy wiedzieli od dawna. Jak poinformował prezes ZBM TBS w Suwałkach, zostali o tym odpowiednio wcześnie poinformowani i zaakceptowali tę sytuację. Doświadczenie z ostatnich lat pokazuje, że taka formuła budowania mieszkań się sprawdza. Lokali mieszkalnych naprawdę przybyło. Cylińska 22 niedawno, ten obiekt wyremontowany, koszarowy i tam 42 mieszkania. Tutaj 53 mieszkania, a jeszcze pamiętam, 2000 rok, dwa bloki przy ulicy Trzęstowicza, 40 też chyba tam, 8 mieszkań. W sumie daje to 143 mieszkania w ostatnich latach. Chętni są, warunki stawiane przez miejski program spełniają, niezbędny kredyt nie jest również przeszkodą, a perspektywa wykupienia mieszkania jest również kusząca. Gratuluję i życzę, żeby dobrze się mieszkało tutaj Państwu. Wszystkiego dobrego. Ten blok przy ulicy Rodzin Rylskich to dopiero pierwszy etap większego przedsięwzięcia. Docelowo ma powstać w jednym kompleksie aż 6 takich obiektów, które zapewnią samodzielne mieszkania około 300 rodzinom.